Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Biegniemy do grobu. Razem z uczniami, razem z uczennicami. Uczennice w tym biegu są pierwsze. Maria Magdalena biegnie kilka razy. Do grobu, z powrotem, do grobu, z powrotem. Zachęca też do tego biegu apostołów. To bardzo ważna dynamika biblijna w rozumieniu i przyjęciu zmartwychwstania, prawdy o zmartwychwstaniu, również dzisiaj. Często mówimy ksiądz, ksiądz, księża bliżej ołtarza, ale to Maria Magdalena, to inne kobiety były pierwsze u grobu, pierwsze doświadczyły zmartwychwstania. To kobieta jest tą, która jest pierwsza w wierze. I dopiero kobiety zachęcają apostołów, kapłanów: ruszcie się, ruszcie się, Jezus was wybrał, biegnijcie i wy. My jesteśmy już od rana w drodze, w jedną, w drugą. Biegnijcie i wy. I się wtedy apostołowie ruszają na słowo kobiety, na słowo kobiet Marii Magdaleny i pozostałych, które już długo nie śpią. Już długo czuwają i są z tym wszystkim zaniepokojone i budzi się ich wiara. Kiedy potem mamy bieg apostołów Piotra i Jana, potem pozostałych, to wszystko dzięki kobietom. Dalej tu jest w różnym tempie bieg do grobu. Inaczej biegnie Piotr, inaczej biegnie Jan. Ze względu na wiek, ze względu na obciążenia, które są związane z ich życiem. Jan biegnie szybciej, jest młodszy, lżejszy. Piotr jest bardziej ociężały, jest raptowny, ale ociężały w biegu. Ten bieg do grobu to jest również dzisiaj nasz bieg w naszych zmaganiach, które mamy, ponieważ wszyscy biegną z nadzieją, że zmartwychwstał. Coś się dzieje. Nie jest tak, jak byśmy się spodziewali, bo przecież On umarł. Widzieliśmy to. Mamy w naszym życiu konkretne grzechy, czyli śmierć. Mamy zmagania, trudności, bóle, które nosimy, które są związane z upadkami, związane z grzechami naszymi, czyimiś. I w tym wszystkim wiemy o zmartwychwstaniu, że te upadki, nasze grzechy, że na nich się życie nie kończy, że one nie zamykają naszego świata, a przede wszystkim nie zamykają nieba, ponieważ grzech nie ma większej mocy od łaski Bożej, od tego, że Chrystus zmartwychwstał. Grzech nie ma większej mocy. Chociaż czasem jest tak intensywny, tak sprytny, tak osaczający, że wydaje nam się, że jest od miłości silniejszy. Wydaje nam się, że śmierć zwyciężyła.
Tymczasem nie. Zwyciężył Chrystus. Zwyciężyło zmartwychwstanie i życie. I chociaż o tym wiemy, to nie do końca to przyjmujemy. Apostołowie też o tym wiedzieli i też nie przyjmowali tego. Wiedzieli, Jezus im to wielokrotnie zapowiadał. Wszystko im mówił. My też wszystko wiemy. Wszystko wiemy, co jest zapisane w Biblii. Chodziliśmy długo na katechezę i modlimy się i byliśmy już na tylu rekolekcjach i tyle słyszeliśmy, że my to wszystko wiemy. Ale jak przychodzi życie, to się okazuje, że grzechy, wydarzenia, różne sytuacje, które mamy, są przytłaczające. I się okazuje, że zadajemy sobie pytanie, czy ufać, czy Bóg jest w tym większy, czy w tej konkretnej sytuacji miłość może zwyciężyć, czy w tej konkretnej sytuacji Bóg też pokonał grzech, w tej sytuacji, którą ja mam konkretnie w swoim życiu. Czy Bóg pokonał też w niej grzech? I biegniemy do grobu. Biegniemy, aby spotkać się z pustym grobem. W grobie, tylko przy grobie, już nie w grobie, ale przy grobie, nieliczni spotykają Jezusa. Ci najbardziej gorliwi, Maria Magdalena, spotyka przy grobie Jezusa. Ten bieg do grobu kończy się spotkaniem, a dla większości kończy się spotkaniem z pustym grobem, nie z Jezusem. Tylko jest to spotkanie przekonujące, że miłość zwyciężyła, że Bóg zwyciężył grzech. Przekonujemy się co do tego, gdy idziemy do spowiedzi, gdy otrzymujemy rozgrzeszenie, gdy przebaczamy, gdy widzimy, że można zacząć od nowa, że w Bogu dostajemy jakąś siłę konkretną albo pokój serca wobec zmagań, którymi żyjemy. Pusty grób staje się pusty, to znaczy nie ma tam śmierci, nie ma tam grzechu. Bóg wyczyścił to wszystko. Przewiał nas swoją mocą, przewiał nas w Duchu Świętym, że jest jasność w naszym sercu, podobnie jak w grobie. W tym grobie, gdzie leżał Jezus, stała się jasność, nastała jasność. Odciśnięta na płótnie, którą dobrze znamy. Bieg do grobu. Zachęcam, żebyśmy nad tym się dzisiaj zatrzymali, nad naszym biegiem życiowym. Być może biegniemy w różnych też innych kierunkach. Zapominamy, że do grobu trzeba pobiec. Jak coś się dzieje w naszym życiu, jak pojawiają się trudności, zaczynamy wątpić, życie nas przytłacza, nie ma co się ociągać. Warto pobiec do grobu. Pobiec tam, żeby zobaczyć pusty grób. To dzisiaj byłem na cmentarzu też i bardzo dużo ludzi odwiedza swoich zmarłych. Różne rozmowy widać, że ludzie siedzą przy grobach i po prostu siedzą. Pożegnali być może niedawno tych bliskich swoich, ale po prostu siedzą przy grobach. I jest coś takiego, że potrzebujemy się z tym, potrzebujemy się gdzieś spotkać i porozmawiać, i też potrzebujemy w ten sposób podejść do Jezusa i się z Nim tak spotkać, i żeby usłyszeć, zobaczyć te płótna, blask i pusty grób. To nie wystarczy, że my o tym wiemy. Apostołowie też wiedzieli i to nie wystarczyło. Nawet nie wystarczyło, żeby uczestniczyć w drodze krzyżowej, żeby odnieść krzyż do życia. Lęk był większy. I w naszym życiu też tak może być, że lęk jest większy, że on paraliżuje, że on dotyka mocno. Potrzebujemy podejść do grobu, biec do niego,
zatrzymać się i zobaczyć, odnosząc do siebie, tak, jest pust. Jezus to zwyciężył. Moje dramaty, moje bóle, moje cierpienia, Jezus zwyciężył. Nadaje sens, nadaje blask życiu. Jest światłem, które przychodzi, które prostuje drogę. Jak zobaczę, to prostuje tę drogę. Im dotyka nas bardziej życie, tym bardziej tego możemy doświadczyć. Jan, który był pod krzyżem i który widział Jezusa, który wyzionął ducha, uczestniczył w pogrzebie, uczestniczył w zdjęciu go z krzyża, w całej męce, to wszystko widział. I on wchodzi do grobu, jak pisze sam o sobie. Ujrzał i uwierzył. Ujrzał pusty grób i uwierzył. Ujrzał płótna, które wkładał do grobu razem z Jezusem. Ujrzał je i uwierzył. I to się dzieje z nami, kiedy wchodzimy do pustego grobu. Wtedy możemy, dotykając naszego życia, ujrzeć i uwierzyć, zobaczyć miłość, która zwyciężyła. To się dzieje, kiedy wychodzimy z konfesjonału, gdy idziemy do komunii. Chciejmy w ten sposób, w tę logikę biblijną zmartwychwstania wejść, bieg do grobu. To również nasz bieg. I to nie jest bieg, którego końcówką będzie, że spotkamy Jezusa, ale spotkamy pusty grób. Jak go odniesiemy do naszych trudności i zmagań, ujrzę i uwierzę. Nastanie pokój, jasność, bo On żyje. Bóg zmartwychwstał, Jezus zmartwychwstał. Alleluja.